operacja dotyczy genetologii. W czerwcu 2015 roku zabiegałem, żeby we Pskowie powstał dom dziennego pobytu dla osób starszych z możliwością rozwinięcia działalności na dom całodobowego pobytu, dom spokojnej starości. Dziś mamy koniec 2016 roku i w tym temacie nic się nie zrobiło. Pani Burmistrz, wszyscy będziemy ludźmi starymi, a być może i bardzo samotnymi. Pskowa jest miastem, w którym większość osób to ludzie starsi. Młodzi mieszkańcy Pskowy wyjechali do większych miast lub za granicę, żeby tam znaleźć pracę i tam mieszkać, by zapewnić byt swoim dzieciom i swoim rodzinom. We Pskowie pozostali ludzie starsi, rodzice, dziadkowie, babcie. Niekiedy są to ludzie samotni. Dlatego powstała nauka o procesach starzenia się. Gerontologia. Uważam, iż w dzisiejszych czasach trzeba wyjść ludziom starszym naprzeciw i stworzyć im warunki do tego, aby mogli się spotykać, rozwijać swoje pasje. Nadal twierdzę, iż opieką nad tymi ludźmi starszymi powinny zająć się osoby o odpowiednim wykształceniu. Osoby, które wiedzą, jak rozmawiać i pomagać ludziom starszym. Wnioskuję do pani burmistrz o pomoc tym ludziom, o wyznaczenie lokalu, gdzie codziennie mogliby się spotykać. Proszę też o zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Na zakończenie jeszcze raz apeluję w imieniu nas, ludzi starszych 65+, dom dziennego pobytu we Pskowie jest bardzo potrzebny. Na koniec chciałbym dodać, że w Głogowie Lesznie już funkcjonuje po kilka domów dziennego pobytu dla ludzi starszych. Dziękuję. Zaczynają interpelacje, odpowiemy pisemnie, ponieważ część zdecydowana z nich już jest w toku, tak? To jest podobnie jak z domem dziennego pobytu, tak? Nie ogłaszamy pewnych rzeczy, póki one nie stają się faktem, jest miejsce znalezione, jest wniosek o dofinansowanie złożone, tak więc jest kwestia jeszcze myślę, że przy pozytywnym rozpatrzeniu oczywiście naszego wspólnego wniosku, gdzie jesteśmy partnerem, myślę, że kwestia jeszcze kilku miesięcy, więc podpiszemy dokładnie na jakim etapie są poszczególne tutaj sprawy, które zostały